Postanowiłem, że takie wystawy o nas samych, o naszych lokalnych sprawach, o historii Gorzowa, wystawy, które nas dotykają bardzo blisko i bezpośrednio, trzeba robić częściej. I jest trzecia wystawa pod tytułem Co z niego wyrosło. Te dwie wystawy, jedna wystawa to był pomysł i była robiona przy współpracy z Robertem Piotrowskim, a te dwie wystawy, pierwsza i obecna, jest robiona przy współpracy z Gazetą Lubuską, których przedstawicieli tutaj witam akurat. W każdym razie bardzo się cieszę na współpracę. Bardzo się cieszę ze współpracy z Gazetą Lubuską w tym zakresie, bo ten materiał tak bogaty by się nie narodził i tak by niełatwo byłoby go zebrać. A ponieważ gazeta przez długi czas prowadziła taką rubrykę Co z niego wyrośnie, zresztą chyba pod wpływem tego mojego pomysłu, żeby to pokazać na wystawie, wróciła gazeta do tej rubryki i będzie chyba ją kontynuowała. Tak, cieszę się bardzo, dziękuję gazecie za współpracę, zapraszam do oglądania, do lampki wina. I miło mi, że Państwo jesteście. Chciałeś coś powiedzieć? Tak, chciałem Ci podziękować za pomysł fantastycznej wystawy, którą możemy organizować drugi raz. No, ona jest wyjątkowa z dwóch powodów, nie tylko ze względu na magię właściwą niemal każdej starej fotografii, ale także z tego powodu, że no, pokazuje ludzi z pierwszych stron gazet jako dzieci. Przypomina, że każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Dziecko warto w sobie pielęgnować. Brawo.